Kolejny druk. Czy mam odczytywać procedurę, czy wystarczy tak? Określenie rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmów 2013 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Krawy, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1177. Uchwała jest w trybie jednoczytaniowym projektu. Bardzo proszę. Już nie chcę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tak jak co roku zadaniem ustawowym, zgodnie z zadaniem ustawowym Zarząd PFRON przekazuje do każdego powiatu środki finansowe, a zadaniem Rady Powiatu, Rady Miasta jest po zaopiniowaniu przez Społeczno-Powiatową Radę podzielić te środki na te poszczególne zadania. Zgodnie z załącznikiem do uchwały proponowany podział środków. Jedna ważna informacja, 74% planu, takie są środki na rok bieżący w porównaniu z rokiem poprzednim, czyli o ponad 5 milionów mniej. Proponowane formy wsparcia i utrzymanie dotychczasowego limitu utrzymanie limitu z ubiegłego roku na te zadania, które są trwałe, typu likwidacja barier architektonicznych, zmniejszenie na turnusy rehabilitacyjne, jeśli będzie zwiększenie, będziemy w trakcie proponować zmiany w tym podziale środków. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Myśl trybu, Szanowni Państwo, muszę odczytać artykuł zgodnie z artykułem 34 statutu miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1177. Minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Stanisław. Agenda. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja poniedziałek opiniowała ten druk. Dość długo myśmy dyskutowali, ponieważ jedno zadanie, które miało zawsze większą kwotę, bo też większe potrzeby są, jest, to znaczy zadanie jest, brzmi tak, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Więc tam bywało 4 miliony, teraz jest 1 500 000. Ale tak jak pani dyrektor powiedziała, przedstawiła, ten fundusz jest mniejszy o te 5 milionów. Mówię tak, jak nie ma tych śmierci nie bierze. Tylko że komisja zaopiniowała pozytywnie, bo jakby nie ma innego wyjścia. Natomiast myślę, że ta deklaracja dzisiaj na razie słowna, bo nie ma pokrycia w funduszach. Jeżeli te środki się pojawią, to trzeba na to zadanie zwiększyć środki, no, ponieważ tych osób nie ubywa. Niestety nie ubywa i tych niepełnosprawnych oczywiście pani dyrektor, przepraszam, ja tak mówię troszkę za panią dyrektor, ale to warto wiedzieć, że prawdopodobnie nie będzie się kwalifikować osoby, które były w ubiegłym roku. Będą miały pierwsze to te, które nie były. Tylko że no to jest powiedzmy taka brzydko mówiąc prowizorka, bo jeżeli ktoś ma schorzenia, które powinny być rehabilitacyjnie leczone, a pieniążków nie ma, no ale no tak to jest. I ja tylko głos w dyskusji, żeby Państwo mieli świadomość, gdzie tych pieniążków najbardziej braknie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Stanisław Dziemna, pani Stanisław Raka. Ja oczywiście też popieram to w pełni, ja jestem troszkę zaskoczony, że ten Państwowy Fundusz zmniejsza o 5 milionów finansowanie w roku 2013 i mam taką, oczywiście możemy tylko protestować, ale mam propozycję
aby nie wiem, jak komisja rodziny wystąpiła z rezolucją do Państwowego Funduszu z żądaniem po prostu zwiększenia o 5 milionów finansowanie. Ale dobrze, ale taką rzecz możemy zrobić, zaprotestować i prosimy o zwiększenie po prostu o te 5 milionów co najmniej do bazy roku 2012. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze pani Mena? Panie Przewodniczący, ja tam myślę, że nigdy jakoś tak nie przyglądałam się do Panu udziałowi tych środków, ale to, co budzi moją wątpliwość w kontekście informacji, którą wczoraj gdzieś zobaczyłam, że w Małopolsce, mówię tylko w Krakowie, a w Małopolsce jest bardzo szereg tak naprawdę z aktywizacją zawodową niepełnosprawnych. Tymczasem my dajemy tam znikomą kwotę na aktywizację zawodową i na wspomaganie tego, żeby niepełnosprawni mogli pracować. No, tylko wiadomo, że w dobie kryzysu ci ludzie najszybciej odkładają z nich do pracy. I chciałam zapytać Pani Dyrektor, czy mamy jako miasto, jako moc, jako rada odpowiedzialna również za tych mieszkańców jakiś pomysł na to, żeby może więcej tych środków wydrzeć, gdzieś poszukać i znaleźć na właśnie tam dziedzinę życia niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Zanim Pani Dyrektor, ja zapytam, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni. Wszystkie powiaty w Małopolsce, nie tylko w Małopolsce, ale w całej Polsce otrzymały mniej środków na zadania realizowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla informacji, ale też z mediów i rozmów z poszczególnymi PCPR-ami podam taką informację. Myślenice w ogóle nie dofinansowują funduszów rehabilitacyjnych, uważając, że ta forma wsparcia jest potrzebna, ale nie tak jak na przykład likwidacja barier i mają też pozytywną opinię społecznej powiatowej rady. Ostatnio Wieliczka przekazała informację, też mamy mniej, utrzymujemy na tym samym poziomie, czyli raz na dwa lata będziemy dofinansowywać turnusy, poszczególne zadania, no tak jak środków wystarczy. Wczorajsza wypowiedź, rzeczywiście to, co Pani Radna Mroczek w tym momencie przekazała, to była informacja o rehabilitacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie, powiat ziemski krakowski, gdzie, ale jest to tylko jedno ze źródeł finansowania tej rehabilitacji zawodowej. To jest jedno ze źródeł PFR, bo urzędy pracy pozyskują też środki z innych źródeł, m.in. unijne. My z PFR-u utrzymujemy kwotę 700 tysięcy, proponujemy utrzymać kwotę 700 tysięcy złotych na rehabilitację zawodową realizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy, taką samą jak w roku ubiegłym. Te środki, biorąc pod uwagę wykonanie zapotrzebowanie przez kolejne lata, zupełnie wystarczają, bo jest to tylko jedno ze źródeł finansowania, są inne możliwości. Proponujemy ze względu na ważność rehabilitacji zawodowej utrzymać ją na poziomie ubiegłorocznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeszcze w tej sprawie nie. Zgodnie z paragrafem 26 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Zgodnie z ustaleniem dzwonię. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1177? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 29 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku.